Cześć wszystkim, znowu Pan 7, przeciąg Amajui. Dobra, co chyba nie ma nic więcej do roboty, to daj mi się polować na ducha. Coś tutaj może ciekawego, chyba raczej nie. Ale dobra, to jest nasz progres, więc idziemy. Nie ma się co bawić, nie ma się co bać. Mamy Fiję. Mamy młota, Varo. Gadanie, Varo. Najlepszy plan to brak planu. Puppet Himmer, tak się nazywa ten duch, który się pojawia. Repair all broken monuments. Collect from 5 harvest points. I defeat all enemies. Czy to jest ta mapa? Nie, to jest inna mapa. Dobra, tu jest nasz cel. Jest odporna na lód, ale nie jest odporna na earth. Więc tak, więc po prostu przestawimy Mikeju na ziemię i będzie spoko. Dobra. Avaro pójdzie w tą stronę. Duchy są odporne na physical, ale Avaro ma młot nicości, więc to go nie boli. No i dobra, chyba tak się jakoś porozdzielamy. Dobra. Avaro? Naprzód. Fija. Również naprzód. Karinoyuki. Tutaj. Właśnie, to jest chyba dobry moment, żeby zapoznać nas z command points. To jest coś, co generalnie jakoś nam się to zwiększa podczas gry, do końca nie jestem pewien. Na pewno jakieś domki nam trochę dają command pointsów. Na pewno za zajmowanie takich rzeczy, na przykład jak portal, daje dodatkowe command pointsy. W każdym razie to jest nasze ograniczenie co do siły postaci. Zobaczmy, jeżeli chcemy przywołać Mikeyu, ona kosztuje 8 command pointsów. Okej, to będziemy jeszcze... Tak, jesteśmy jeszcze pod limitem. Trochę bardziej to jest ograniczenie w New Game Plus, kiedy trochę inaczej działa dostęp do postaci. Niektóre postacie z New Game Plus są dosyć silniejsze. Cicho. I mają większy koszt w CMD. Ale podczas zwykłej rozgrywki to nie jest za bardzo problemem. Na tyle wolno dostajemy nowe postacie, że raczej to... Nie wiem, parę razy może mi się zdarzyło przekroczyć command points. Jeżeli przekroczymy command points, to zwiększa nam się trójkrotnie koszt FS-u we wszystkich akcji. Co w sumie też nie jest aż taką dużą karą. Jakoś bez większych problemów można grać na przekroczonym command points. Trochę trzeba częściej sobie regenerować FS, ale to nie jest aż tak złe. Deployed gate, okej.
O, to się nie uda, ma bardzo dużo defensa. Zapomniałem o tym. Dobra, broń się Karinojuki. A, wygląda na to, że Heimer nas atakuje. 26. Dobra, jak to chcemy rozegrać? Może tak to zrobimy. Ty się przemieścisz tutaj. Momencik. Tylko najpierw wymień sobie broń na stone. Ona jest trochę słabsza, ale duchy nie mają na niej odporności. A Varo sobie tutaj spokojnie pozwiedzę. Potruje się. Fija. Dobra, ten duszek może nas zaatakować. Więc może tak, przemieścimy się tutaj. A Fija przemieści się tutaj. Dobra, momencik, cofnij się i tak. Czy masz dobre skille wyekwipowane? Masz Light Sphere. Monster Capture na razie sobie odpuścimy. Dobra. Czy one potrafią latać? Chyba nie. Gains Flight and Teleport. Czy Anti-Air w takim razie zadziała na nich? Anti-Air versus Flying Units. Załóżmy, że tak. Damy też flary. I zobaczymy. Interdimensional Flight. No to nie wiem, czy to oznacza, że Anti-Air nie zadziała, ale zobaczymy. Dobra, dużo tych duchów. Dobra, Karin Yuki przemieść się tutaj, będziesz wspierał. Może Mikeyu nie również się przemieści. A Varo nam się za bardzo nie przyda. Chyba. Dobra, Light Sphere je zmiecie z powierzchni ziemi. Tak, zastanawiam się. Ona ma tylko ataki dystansowe. Nie, ma też Dark Wave. Tylko ma trochę siły, jednak ma. Dobra, ty czym atakujesz też Dark? Dobra, możemy oberwać od niej w następnej turze. Ale Fija ma Magic Resist. To może zdejmijmy tego ducha, bo on też może nam trochę potem wkopać i potem zajmiemy się tym. Dobra, Mikeyu też będzie powoli iść tutaj. Może pomoże coś. 25. Dobra, tylko raz nas zaatakuje, bo potem mamy Guardian. Więc nie powinniśmy mieć z nią problemu. Dobra. Czy ty jesteś w stanie jej coś zrobić? Więcej oberwiesz niż zdziałasz. Bouncing Snowman. Jesteś wrażliwa na lód. Zmiana planów. Watertomb. Power Knuckle. Co tobie możemy dać? Przydałby się drugi Tower Knuckle. Możemy dać ci Shield Ring. Dobra. Chcemy cię zaatakować w ten sposób? Czemu by nie?
Dobra. Fia przeżyje to. Dobra, to wciągnij ją. Super, Flary weszło. Oh! Ona ma coś takiego jak Resurrect. Ma 20% szansy, że się wskrzesi, jeżeli otrzyma obrażenia śmiertelne. I dlatego przeżyła. Dobra. Czy możemy ją wykończyć? Nie za bardzo. Dobra, to... Czekaj tutaj. Zobaczymy. Czy Mikeju... Mikeju ma decoy, to jej nic nie jest. Nie grozi. Fia też powinna przeżyć. To nie marnujmy potek. Dobra, no. Nawet Myrtle Hammer nie za bardzo tutaj działa. Dobra, broń się. Dobra, Mikiu. Wykończ ją, przydadzą ci się ekspy. Się przeliczyłaś. みたいです。本当だ。いなくなっちゃったね。やっぱりあの貴婦人の霊体にみんな従ってたみたいですね。でもどうして急にいなくなったんでしょうか。 Dokładnie. Roselinu. それにしても今回のミケユちゃんはすごかったね。あの貴婦人の霊体もさ、ミケユちゃんの魔法に恐れをなして逃げたんじゃないかな。え、そんなことは、だって私の魔法なんて。 それほど聞いてたわけじゃ。ああ、たく、縛りわしにバウワネ。そんな、でも、そう言ってもらえると、とても嬉しいです。私、もっと魔法を使えるようになってみせます。ミケユちゃんなら絶対できるよ。私も応援しちゃうぞ。 Let's study hard together. Okej, dobra. Reszta duchów znikła, to możemy teraz w spokoju zwiedzać lokację. Coś tutaj się będzie spełnić. Zobaczymy. Dobra, zwiedźmy to od razu. Rozdzielmy się. Fia tutaj pójdzie się poleczyć, a Karino Yuki tutaj pozwiedza. Oko. O, kolejne duchy się to spełnią. Na razie nie mam potrzeby ich łapać, więc po prostu się pozbędę tamtego Vorteksu. O,
No, Rex zaatakuje wręcz, to Mikeju potrafi się przed tym obronić. Tak, Bouncing Snowman. Trochę może oberwać. Ale nic, co byłoby ponad nią. Dobra. Moratte oko. Nieźle się tutaj powinniśmy obłowić. Dobra. Okej, już żyjesz. Ore no deban da na. Dobra. Ty, o, tutaj jesteś? Hiroto. Tutaj jesteś? Mitsukemashita. Dobra, to może tak, ty zajmij najpierw to. Albo nie, tutaj od razu przejdź. Parę rzeczy dla ciebie. A zobaczcie, jak nam się komand zwiększył, jak zajęliśmy miejscówki. Command points? 5? Nie wiem, czy to na pewno chodzi o command points. Dobra. Nie to chciałem zrobić tutaj. Dobra, czy tak, czy już zajęliśmy? Zajęliśmy, dobra, wszystkie surowce wykopaliśmy. Jeszcze tutaj musimy. I ewentualnie poszukać ukrytych miejsc. Evening Primors. Okej, nie wiem, co to jest. Dobra, to jest pierwsze ukryte miejsce. Reszta już może się zwijać. Poza Awaru już nikogo nie potrzebujemy. Dobra, jest jeszcze jakieś jedno ukryte miejsce, bo mamy jeszcze 3% niezajęte. Dobra. Właśnie, mieliśmy chyba ten accessory, który dawał Search. Czy nie mieliśmy? Cały czas się mylę, czy w końcu to mamy, czy nie. O, mamy. Dobra. To tak się rozdzielimy i Fia pójdzie trochę w tym kierunku, a Varo trochę w tamtym. O, dobra. Jest pierwsze miejsce. O. To się przyda, Varo. Warrior Shoes. Ok. Shoe. Co to daje ci? Mniejszy evasion. Troszkę większe constitution. Ok. Ten Black Steel Boots to nie jest za bardzo obronne, chyba bardziej takie ofensywne, bo daje dużo agility, daje więcej constitution. I to chyba też można za darmo ulepszyć. Za darmo znaczy za Earthstone. Dobra, Avaro i tak nie ma za dużo agility, to dajmy mu Warrior Shoes. I tyle, dobra. A zresztą mamy już 100%, to już nic więcej tu nie ma. Dobra, chyba wszystko. No to sru.
from 5 harvest points total, czyli musimy zebrać nie ze wszystkich. Co za głupi objective. Dobra. Nic bardzo cennego. Czy coś się dzieje poza fortecą? No, okej, chyba tak.声をかけずに近寄るとは君らしくもないな。おや、どうしたのかな。その手の中には九段の首が入っていないようだが。仕事を受け負えなくなった。 Okazało się, że Avaro jest niezniszczalnym czempionem bogi Wions Fi i dlatego jest nieśmiertelny. Itakunai. Sonna kokoro ga yoku mieru. さしずめ獲物以外に姿を見られた上で殺しも失敗したといったところか。優秀な君のことだ。一度失敗したからといって相手との実力差を理由に依頼を断るわけではあるまい。獲物を殺したくなくなった。 そんな風に見えるな。どこまで知ってるの。さて、君以上には把握していないと思うが。もう用件は済んだ。イオはこれ以上この殺しをやらない。 そう、問題はそこだ。殺しに失敗したことではない。なぜリチニに断りを告げに来たかだ。いいよ、真面目だから。<笑>君がやってくれないとなると代わりのものを派遣することになるが、もちろんその時君は邪魔をせずに見守ってくれるのだろう。ヘバイエス。 大丈夫、分かっているよ。真面目な君がどういう行動を取るのか。だから言っているだろう。問題は君がこれを明確な裏切りだと認識しているのかどうかだと。 さて、どう落とし前をつけるつもりか、ぜひ聞かせていただきたいものだ。何を言われようと、もう半分エルフの周囲は傷つけない。その理由は聞かせてもらえるのかな。言わない。ほう。言う必要ない。 筋が通らないことを分かっていてもか。だから筋を通しに来た。<笑>読めてきたぞ。なぜ君が獲物の殺しだけではなく獲物の周囲すらも守ろうと決意したのかをな。 ミケユに殺しの現場を見られたか。守りたかったものに後ろ暗いところは見られたくなかったか。<笑>愛も変わらず甘く優しいな、狩猟や。
その名前じゃない。事情は把握できた。今さら手駒の一つがなくなっても支障はないが、一つ確認しておこう。覚悟はできていると見ていいんだな。クロートは獲物以外に被害は出さない。もちろんそのつもりだと思う。だが想像してみるといい。大切に思う友人が目の前で傷つけられて黙って見ていられる者がいるのだろうか。大切なものを守るために愚にもつかない暴力行為に走ってしまうのではないか。そしてそんな行動に出られたら、たとえ獲物ではなくても正当防衛としてこちらも抵抗せざるを得ない。そうだろう。やってみるといい。首を取られるのはどちらか思い知ることになる。それは楽しみだ。了承しよう。もう君に依頼は出さず、君もこちらの事情に介入しない。そう、君は自由だ。もしかすると今ここで私の首を狙った方が手間は少ないかもしれんぞ。あとやきアンビットネスキンセン。クロートは依頼以外では動かない。いつか分かってもらえると嬉しいね。自由とは想像よりも窮屈なものだと。この世には優しさを踏みにじり、友情を引き裂く存在がたくさんいるのだよ。O, dobra, w końcu złowieszczy śmiech. Jeszcze od niego nie słyszeliśmy złowieszczego śmiechu. Dobra. Ior poszedł powiedzieć swojemu pracodawcy, że nie zamierza zabić Avaro. Ten oczywiście nie był zadowolony. Powiedział, że to oznacza zdradę i że Ior lepiej niech się przygotuje na konsekwencje tej zdrady. Przy czym groził również Mikeju. Przy czym zarzekał się, że niby nie zamierza się odgrywać na Mikeju za to, że Ior go zdradził. Ale wiadomo, tam przecież jak się spróbuje odegrać, to przecież może ktoś, Mikeju może próbować mu pomóc i w tej pomocy sama się zranić, bla bla bla. Generalnie ten człowiek reprezentuje sobą mentalność złodzieja, taką, że jak cię złapali za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Cokolwiek on by nie mówił, to nic nie ma prawdy w tym, co on mówi. Zresztą zobaczycie to jeszcze wielokrotnie. Dobra. Mamy nowe rzeczy? Nie. To pewnie gdzieś musimy postarzać czas. Blood of Revival. To chyba przez dłuższy czas nie będziemy w stanie pobudować. Mercy Bangle. No okej, czemu by nie? Do tego potrzebujemy Fresh Mud. A nie wiem, gdzie to możemy zdobyć. A właśnie, do tej pory chyba nie pobudowałem mojego budynku produkcyjnego. Tak. Trochę dirtu na tym straciliśmy. A Casting Center też nie umieściłem. SP Recovery plus 10%. To nie
to chyba nie oznacza, że postacie zaczną odzyskiwać 10% SP, tylko oznacza, że jeżeli mają jakieś zdolności, które odzyskują SP, to te zdolności będą 10% silniejsze. A póki co nie mamy żadnych takich zdolności, więc to niewiele zmienia. Dobra. Coś jeszcze chcemy pobudować? Chyba nie. Dobra, czego nam brakuje? Silver Feather. Dry Plant Skin, to wiem gdzie zdobyć. Pearl Steel. Succubus Shield. Po co mamy taki... Pearl Steel to jest coś, co prawie pod koniec gry się zdobywa. To kompletnie nie rozumiem, dlaczego gra tak wcześnie rzuciła nam coś... Taki drogi przedmiot. Dobra. Magic Ore znowu trochę potrzebujemy i trochę więcej. Trochę więcej ziemi. Fresh Mud. Ale w sumie za bardzo nie mamy nic ważnego do pobudowania. Czy tutaj możemy zdobyć Fresh Mud? Nie. Dobra, szybko możemy zrobić ten cel na 5. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, zobaczmy, jak to możemy najszybciej zrobić. Fia. Ta Shutsuge Kui to tam. Teraz Avaro tutaj. Teraz tak Mikeju tutaj. Bouncing Snowman. Zniszczysz to, dobra. No, nieźle. 44 obrażenia. Nie wiem, czy cokolwiek do tej pory, co mieliśmy, zadało aż tyle obrażeń. Dobra. Jesteś w stanie to zdjąć? Jesteś. Dobra. To zdejmij. Tak. Tak. Moratte oko. Mitsukemashita. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. A teraz jeszcze tutaj piąty musimy zdobyć. Dobra. Pozbądź się tego. Sore, sore. Iku ya. Spodobałaś. Ta ewentualnie jeszcze się może trochę pobić. Właśnie, one jakoś tak dziwnie działają. A, 10% szansy na to, że się podzieli na dwie jednostki. Okej, dlatego mają połowę chłopców. Okej, to są dziwne potwory. Dobra. Szybko zdejmij to. I Avaro. Okej, ślepy jestem, tutaj przejścia nie ma. Dobra. To idziemy tędy. Dobra. Mikeju ogólnie potrafi zadawać dobre obrażenia. Zwłaszcza później, jak będzie miała troszkę silniejsze księgi. Tylko jej największy problem jest taki, że jest dosyć wolna. I księgi często mają mały zasięg.
Póki co wszystkie czary, jakie ma, mają zasięg 2 pól. Więc to jest dosyć mało. To naprawdę bardzo ogranicza mobilność czy użyteczność takiej postaci. Ale później trochę zdobędziemy trochę lepsze czary, trochę lepiej to będzie wyglądać. Ale nadal ma trochę problem z mobilnością. Znaczy będzie miała. Dobra. Animal Bone. Trochę skrapu, trochę dirtu, trochę się przyda tych rzeczy. No i dobra. Znowu coś się dzieje z Iorem. To zobaczmy. Świetny pomysł, Fia, świetny. Coś złego się wydarzyło. Nie wygląda jak nic. Mm-hmm.
仕事に来ない。ミケイはもう仕事に来られない。 多分まだ絶対生きてる。 Come on, let's go. でも支払えるものない。 紹介への依頼。 Assassin's Son. Nie martwcie się, odpracujecie to z procentem. A Varo-chan już znajdzie dla was robotę. Wardy gotowy do mordowania, jak zwykle. Wiarę. Dobra. Dobra. Ior doczłapał się do twierdzy. Był ciężko ranny. I okazało się, że ktoś ich zaatakował i porwali Mikeju. I dlatego Mikeju nie przyszła do pracy. W każdym razie Fia uzdrowiła Iora i Avaro powiedział, że ich pracownica jest w niebezpieczeństwie, dlatego ruszają na pomoc. I zrobimy to w następnym odcinku. Ta Mikeju zniknęła. Ale za to mamy Ior. Ior jest... Trzeba mu zrobić tarczę. Ior jest bardzo mocnym zawodnikiem. A i właśnie, ta potwierdzenie moich lęków. Ignorujcie to, to jest jakiś błąd. Dobrze. Dobra, Ior jest bardzo mocnym zawodnikiem. Po pierwsze ma dużo evasion, ma dużo siły, agility i luck też ma nie najgorszy. Jego bronie zadają duże obrażenia. Ta może akurat nie, chociaż upgrade'ujemy ją. A poza tym jego zbroja daje trochę evasion. I Assassin, co to mu daje 5 do kryta. Generalnie no Ior jest postacią, która sama za dużo nie potrafi wytankować, ale zazwyczaj zabija wszystko zanim zdąży coś odpowiedzieć. Więc to będzie nasz główny damage dealer przez dużą część gry. Dobra. Ale nie uprzedzajmy faktów. Przetestujemy go już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!